Teraz chciałabym poprosić pana Łukasza Harta o zabranie głosu, który to akurat bardzo ładnie nam się łączy o tyle, że pan ma także doświadczenie w trenowaniu rodziców i w trenowaniu rodzin do tego, żeby jak sobie mają w życiu radzić, ale to już panu oddaję głos. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję do debaty, która dotyczy kwestii chyba najważniejszej dla Polski, tak? Kwestie demograficzne są kwestiami, które będą wyznaczały nasze miejsce na mapie Europy w najbliższych latach. Kardynał Nycz powiedział, że tu trzeba działać. My też mówimy, że trzeba działać szybko. Jest to ostatni moment, kiedy potencjałem Polski są młodzi ludzie. Jeśli spojrzymy na potencjał Europy, to polskie społeczeństwo jest społeczeństwem na razie jeszcze bardzo młodym, ale niestety, jeśli nic się nie zmieni, jeśli nie wzrośnie stopa dzietności, to polskie społeczeństwo będzie się starzało w najbliższej dekadzie dużo szybciej niż społeczeństwa innych państw Unii Europejskiej. Czyli jeśli chcemy oddziaływać na stopę dzietności, będziemy pewnie dyskutowali, w jaki sposób możemy to robić, jest to ostatni moment, żeby podjąć w tym względzie radykalne działania, bo tylko takie działania przyniosą efekt. My w ramach naszego zespołu doradców premiera zawsze staramy się podkreślać te długofalowe wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi Polska. Dlatego jakiś czas temu opublikowaliśmy taki raport Polska 2030. Czyli mówiliśmy, co trzeba zrobić, żeby uniknąć tego, co nazywamy dryfem rozwojowym, czyli co trzeba zrobić, żeby uniknąć tego, żeby Polska nie znalazła się na peryferiach. Takim rozwinięciem tego raportu jest dokument przedstawiony przez nas w tym roku, raport Młodzi 2011, gdzie bardzo kompleksowo i szeroko patrzymy na młodą generację, również w wymiarze właśnie ich chęci do zakładania rodziny i ich chęci do posiadania potomstwa. I chciałbym państwu pokrótce o wynikach tego naszego badania powiedzieć. Pewne szczegółowe tabele są prezentowane na wystawie, którą mogą państwo na niektórych slajdach, które są przed wejściem do tej sali, ale wyniki te są bardzo ciekawe i idące pod prąd pewnym stereotypom. Jeśli pytamy młodych ludzi w Polsce, młodych, czyli ludzi w wieku 19-26, no jaki model życia oni dla siebie planują, to zdecydowana część tych młodych ludzi mówi, ja chcę zawrzeć małżeństwo. Tych, którzy mówią, że nie chcą zawierać małżeństwa i również nie chcą żyć w związku nieformalnym, to jest około 4%. Tych, którzy mówią, że chcą być w związku nieformalnym, jest około 8%. Zdecydowana większość młodych ludzi w Polsce chce zawierać małżeństwa i zakładać rodziny. Po drugie, jeśli pytamy młodych ludzi w Polsce, czy chcą mieć dzieci, większość mówi, że tak, że ja chcę mieć dzieci. Jeśli pytamy, ile chcą mieć dzieci, zwykle mówią, że chcę mieć dwójkę dzieci. Tych, którzy mówią, że chcę mieć więcej niż dwa, jest bardzo mało, ale ja rozumiem, że działania podejmowane przez państwa na pewno będą tą wielodzietność w Polsce promowały. To jest na pewno bardzo ważne. Co tutaj chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że w Polsce jest ogromna przestrzeń dla polityki rodzinnej, dużo większa niż w innych krajach starej Unii Europejskiej. Jeśli pytamy młodych ludzi w starych krajach Unii Europejskiej, czy chce mieć dziecko, to jest duża grupa młodych ludzi, którzy mówią, ja nie chcę kategorycznie mieć dziecka. W Polsce takich ludzi jest bardzo mało. Tylko tu jest pewien problem. Młody człowiek, czyli ten, którego zdefiniowaliśmy, mający maksymalnie 26 lat, no jak wchodzi w dorosłość, obecnie wejście w dorosłość zwykle związane jest z podjęciem pracy, podejmuje pracę, wychodzi z domu, to zderza się z brutalną rzeczywistością. I te jego deklaracje o tym, że chce mieć rodzinę i chce mieć dzieci, one się nie realizują. I znowu są badania, które pokazują, gdzie pytamy ludzi, tych starszych młodych, tak, tych około 30 lat, dlaczego nie masz dzieci? Wielu mówi, bo ja się boję. Bo ja się boję, że stracę pracę, bo ja się boję, że usługi publiczne, na które liczę, czyli na przykład przedszkole, będą niedostępne. Ale znowu jest bardzo mało ludzi, którzy mówią, ja kategorycznie nie chcę mieć dziecka. Dużo mniej niż w państwach Starej Unii, co otwiera nam duże pole dla oddziaływania polityki rodzinnej. To jest pierwsza taka, jedna z głównych też mojego wystąpienia, bo jest bardzo modnie mówić, że to kultura ma znaczenie, że są pewne trendy kulturowe, na które państwo nie może oddziaływać. Nie, państwo może oddziaływać. Prawo ma charakter normotwórczy i to, co mówi ekonomia, prawo kreuje system bodźców. Tak? Znaczy prawo może stwarzać system bodźców,
tak? Może się opłacać w systemie podatkowym mieć dzieci i mieć i żyć w małżeństwie, a może się nie opłacać, tak? Więc to jest istotne i wydaje się, że dobra polityka rodzinna może mieć silniejszy wpływ w Polsce niż w innych krajach Unii Europejskiej. Teraz ja wiem, że czasu jest bardzo mało, kilka tylko zdań, jak taka polityka rodzinna powinna wyglądać. Po pierwsze, trzeba unikać łączenia nawet w naszym dyskursie dwóch pojęć: polityka rodzinna i polityka wsparcia rodziny czy polityka socjalna. To jest naprawdę coś zupełnie innego. Polityka rodzinna to jest przede wszystkim polityka państwa wielowymiarowa, polityka po prostu antydyskryminacyjna, żeby użyć tego modnego słowa, gdzie nie dyskryminujemy rodziny. Tak? Rodzina często jest dyskryminowana, często są dyskryminowane rodziny wielodzietne. Kwestia ulgi podatkowej, to trochę się nieszczęśliwie może stało, szczęśliwie się stało, że jest ulga, ale nieszczęśliwie, że używamy słowa ulga i tu jest oczywiście zarzut niektórych osób, które mówią, to jest przywilej dla rodziny. Nie, to nie jest przywilej dla rodziny, to już trochę zajmuje się naukowo historią ekonomii, czytamy ze studentami czasami teksty Johna Stuarta Milla, to był taki filozof i ekonomista liberalny początku XIX wieku, który wielokrotnie mówił, że konsumpcji koniecznej państwo nie powinno opodatkowywać, dlatego w systemie PIT jest kwota wolna. Czyli nieetycznym jest, wręcz on mówił, że niemoralnym jest, jeśli państwo podatkowuje ten dochód, który jest konieczny do sfinansowania mojej konsumpcji koniecznej, czyli na przykład tego, czyli na przykład wyżywienia. Tak? Oczywiście im więcej dzieci w rodzinie, tym konsumpcja konieczna rośnie, bo po prostu tych dzieci, które ja muszę utrzymać, wyżywić jest więcej. Dlatego ten mechanizm nie jest przywilejem, tylko wydaje się, że jest naturalnym prawem rodziny i o to rzeczywiście powinniśmy walczyć. Tu też jest otwartość. Czytałem list ministra Boniego do dyskusji nad zwiększeniem kwoty wolnej dla dużych rodzin. Jeszcze dwa czy trzy wątki a propos tych kierunków polityki rodzinnej. Tu wydaje się, że bardzo również istotne jest to, żebyśmy my podkreślali w naszej debacie, że podmiotem musi być rodzina. Mamy wiele działań w ramach naszych różnych polityk publicznych. Kapitał ludzki, wspieramy matki, oczywiście też ojców, ale tych działań jest dużo mniej. Wspieramy dzieci, ale jest bardzo mało działań, gdzie wspieramy rodzinę. Znowu, jeśli mówimy o polityce państwa względem rodziny, powinna to być polityka maksymalnie elastyczna. Taki krótki przykład, tak? Jest dyskusja, czy wydłużyć urlop tacierzyński, czy nie, czy wydłużyć urlop macierzyński, czy nie. Moim zdaniem, to jest mój osobisty pogląd, po prostu powinniśmy mówić o urlopie rodzinnym. Tak? I to rodzina sama powinna decydować, czy idzie tata, mama na urlop, a czy może babcia idzie na urlop. Być może są takie sytuacje, gdzie babcia powinna iść na urlop i gdzie dla rodziny to będzie lepsze. Czyli podmiotem rodziny, rodzina, polityka maksymalnie elastyczna i oferująca rodzinie duży katalog działań. I już mam stoper włączony, już jest powyżej 8 minut, tak więc zaraz kończę, ale odniosę się do tematu tej konferencji. Dużo badań pokazuje międzynarodowych, że takie mechanizmy, które państwo wdrażają, są bardzo skuteczne. Takie mechanizmy, które tworzą takie bardzo konkretne zachęty do wielodzietności. Tak, jeśli mam kartę dużej rodziny, to na przykład mogę nie stać w kolejce na basen, a mogę mieć ten basen dużo tańszy, tak? Mówiąc językiem młodzieżowym, jest cool mieć dużo dzieci, tak? Bo na przykład jedę do centrum handlowego, nie stoję w kolejce po miejsce na parkingu, bo jest miejsce dla ojca na przykład, który przyjeżdża z kilkoma dziećmi. Rozwiązanie, które ja osobiście w tym momencie promuję w ramach naszego zespołu, też bardzo konkretne, to takie rozwiązanie, że jeśli mamy w różnych miastach tak zwane bus pasy, po których taksówki, autobusy jeżdżą, a inne samochody nie jeżdżą, to rozwiązanie, o którym mówię, polegałoby na tym, że jeśli w samochodzie jest więcej niż troje dzieci, to ja mogę jechać bus pasem. To się wydaje, że to jest bardzo mało, ale to jest coś bardzo symbolicznego. I wtedy zmieniamy kulturę na kulturę przyjazną rodzinie i wtedy oczywiście kultura zmienia się bardzo długo, ale wtedy być może za 10-15 lat już nikt nie będzie mówił, że 3+ to jest patologia, tylko ludzie będą wręcz zazdrościli tym, którzy mają 3 dzieci i na przykład mogą, ja stoję w korku, mam jedno, a ja mam 3 i mogę jechać bus pasem i dużo szybciej na przykład dojechać do pracy. Dziękuję bardzo. Na Węgrzech jest możliwość wzięcia urlopu macierzyńskiego przez dziadków.